Buongiorno Napoli. Siema. Zwiedzamy, Boże, jakie to ładne. Ale tu jest super! Wow! Ale tu jest klimacik! Sprawdzamy. Jejku, zamotałam się w tym. Uwaga. Ciao Napoli. Witam Was, kochani, oficjalnie w krótkim vlogu z Neapolu. Jest to moja wycieczka urodzinowa. Kończę jutro 24 lata. Dla Was to będzie 2 tygodnie temu. I zapraszam. No, Włochy trzeba zacząć w ten sposób. Wanilia i orzech laskowy. I pies. Jednak Włochy wygrywają. Te lody są boskie. Tak to wygląda, ten folklor. Kiedy mój brat mówi mi, że nie znajdę w sklepie płatków owsianych, to ja mówię, wyzwanie przyjęte. Kupiłam płatki owsiane, kupiłam orzechy i będzie jutro śniadanko jak w domu. Przypadkiem stanęliśmy w kolejce godzinę przed otwarciem i byliśmy drudzy. Teraz jeszcze jest pół godziny, już stoi 30 osób. To się nazywa kultowe miejsce. Zostało jakieś 15 minut do otwarcia i taki jest właśnie efekt. Zobacz, jak on wygląda. Jak jest w tym szerokim kącie coś taki mały, że po prostu jak taka pszczółka. Tak. I... Nie wstydził się. Już. Bez odbioru. Myślę, że będzie dobra, patrząc po tych opisach. A w ogóle, słuchajcie, w menu są 4 rzeczy. Pozdrawiam. Proszę Państwa, oto tak słynne pizze, że aż mi zabrakło słów. Dobra, słuchajcie, to jest najsłynniejsza pizza na świecie, więc sprawdźmy to. Dobra. Niezbyt. Proszę Państwa, obroniłam honoru tej rodziny. Proszę. Najwięcej jedzone, ale bez boczków. A tutaj jest największy... To jest przegrany tego wieczoru. Pizza 1, Kuba 0. Dokładnie. Słuchajcie, a taki jest widok teraz. Trochę mi zaparowało obiektyw, ale wiecie, o co chodzi. To miasto ma zupełnie inny klimat. Szczególnie jeśli widzieliście vloga z Malty. Kochani, godzinę później, krajoznawczo, przyszłyśmy zobaczyć. Kolejka, no, powiedzmy, nieustannie trwa. Także jest reputacja. Kochani, ostatni wieczór jako 23-latka na balkonie w Neapolu. Pozdrawiam. Z herbatą. Z Hello Kitty. Dziś są moje urodziny. 42. Dostałam piękne kolczyki. I dostałam cudowne zaproszenie do restauracji od mojego brata. I jestem bardzo szczęśliwa. I jestem zawstydzona. I chyba oddam głos do sobie. A gdzie jest moja księżniczka? Postawisz? Jakubina. Proszę Państwa, co 3 owsianki, to nie 2. Koniec przekazu. A z zewnątrz wygląda to tak. W środku to wiele bardziej imponująca niż na zewnątrz. Słuchajcie, to jest ulica, która słynie z tego, że ma sklepiki z ozdobami świątecznymi i szopkami. Jak się nazywa? San Gregorio jaki? Armenu? Super, teraz... Nie wiem. Via San Gregorio Armeno. Strzelam. Zobacz, to wygląda mega ręcznie. Wow. Fajnie to wygląda. Spoko osiedle.
To jest klasztor świętej Kiary. Wygląda tak. Chciałam powiedzieć super ciekawostkę o Neapolu, że jest takie powiedzenie zobaczyć Neapol i umrzeć. I mnie osobiście kojarzyło się to z takim przeświadczeniem, że Neapol jest tak piękny, że po jego zobaczeniu można już umierać. A okazało się, że chodziło o to, że tutaj przez to, że był port, to krążyło bardzo wiele chorób, ponieważ różni podróżnicy czy tam handlarze przywozili bardzo dziwne syfy z różnych stron świata i po prostu wiele osób. Kuba, wydaje mi się, że aparat trochę ci się obsługuje. Nie. Nie? Okej. Okay. W każdym razie zgubiłam wątek. Chodzi o to, że wiele osób po prostu przyjeżdżało tutaj i dopadała ich jakaś niefajna choroba i przez to umierali, więc nie umarli z wrażenia, tylko ze zwykłej zarazy. Dziękuję. 2020. Czas zarazy. To jest mega cool i to się nazywa, słuchajcie, boniowanie diamentowe. Myślę, że Maja byłaby ze mnie dumna. Pierwsze wegańskie miejsce, znaczy miejsce z wegańskimi przekąskami, które znalazłam, nie miało wegańskich rzeczy, a drugie wegańskie miejsce nie istnieje, moi drodzy. Takie mam dzisiaj dylematy urodzinowe. Nasza ostatnia nadzieja, słuchajcie, jest otwarta. Amen, amen, amen. Czy nie uważasz, że to była bardzo duża droga przez mękę dotrzeć tu? Strasznie. Ale będzie warto? Ja też już nie mogę. Dobrze, bardzo dobrze, pokaż, co ty tu masz? Nie wiem. Seitan z letkami, z melancany i z wszystkim. Jestem taka głodna, że nawet nie wiem, jak się nazywam, a tutaj mamy, słuchajcie, taką jakby tortillę hiszpańską, są też ziemniaczki i sałatka i to miało być panini, dostaliśmy burgera. A może to jest nie panini? Tak, tak, pewnie tak. Pozdro. Nie jest to Dolina Zero Waste. Ale świetne frytki i to też jest bardzo dobre. A dlaczego? Bo jest z majonezem. To jest zasada numer jeden życia. A tutaj mamy zdekonstruowane rzeczy. W ogóle gdzie jest ten seitan? To. Wygląda jak filet z ryby. No. Słuchajcie, połączenie z niebios, bo to jest gorzka czekolada i sorbet owoce leśne. I sorbet jest okej, tylko w połączeniu z czekoladą. Jest strasznie gorąco. Jest bardzo pyszny. Tutaj mamy bank, tutaj mamy coś, tam mamy drogę. Bardzo ładnie nagrywasz w aparacie. Oto zamek. Tu mamy port, a to jest Wezuwiusz. Patrzcie na to. Wow! Słuchajcie, zarezerwowałam stolik w jakiejś fajnej restauracji nad Zatoką, a w tle jest coś tak pięknego, że po prostu musiałam to uwierzyć. Jest jakiś koncert, widzę przed sobą morze, jest cudowna, taka wieczorna pogoda, no przepiękne zakończenie dnia urodzin. Jezus, ziomek. Możesz powiedzieć, że jest najładniej pachnący. Bardzo, sprawdzę to. Ojejku, jak ślicznie pachnie, takim cytrusem. No faktycznie, jak nie piwo. Pięknie, a najpiękniejszy... Ale kolor taki, to jest bym powiedział. Widok. Słuchajcie, nasze przystawki i to jest miks różnych cudownych brusket, kotlecików, fryteczek i rolat. I po sushi. Prostu jesteśmy tacy głodni, że chyba koniec tej relacji. Słuchajcie, dla mnie spaghetti al limone, którego nigdy nie jadłam, zawsze chciałam zrobić, ale trochę się bałam w domu. A u pana są skrzydełka, tak? Nie, to jest żeberka z seitana, ze ziemniaczkami i z... jak się nazywa? Kukurydzą. I Kuba oczywiście w rozmowie z nami. Mamy zapieczony makaron z mięsnymi kulkami z bakłażana. I tak się prezentuje nasz stół. Zdrowie moje. I czeka na tiramisu. Chciałam powiedzieć, to była jedna z najlepszych wegańskich kolacji w moim życiu. Jakby podanie, smaki, różnorodność, obsługa, to w jakich okolicznościach byliśmy, to było przepyszne. I polecam Cavoli Nostri przy samym wybrzeżu Neapolu, przy Zatoce Neapolitańskiej. No, lepiej 24 nie można osiągnąć. Dzisiaj zwiedzamy stacje metra, które są ponoć bardzo zacne.
czujesz jak w Sex Misji. Ja mówiłam serio. Generalnie plan jest taki, że wysiadamy na każdej stacji. Mamy taki bilet na cały dzień. I każda stacja jest zaprojektowana przez innego artystę, tak mi się wydaje. Jest to naprawdę atrakcja turystyczna, także wysiedliśmy na Universita, jedziemy do Municipio, potem jeszcze Toledo. Naszym oczom ukazało się najpiękniejsze wnętrze w całym Napoli. Plac jest, słuchajcie, w znakach zodiaku. Oczywiście stanęłam sobie przy moim wspaniałym lwie. Państwo, to jest piękne. To jest jedna z najstarszych i najdroższych kawiarni w mieście. To jest po prostu niesamowicie. Mam dzieci! Kawa tutaj, słuchajcie, jest słodzona, więc jest to ulepek, ale jest po prostu naprawdę boska i do tego jedyna wegańska rzecz w menu, czyli śliwki z mojej torby. Nie wiem, co się stało, zamówiłam smażoną pizzę, bo to się je w Neapolu. Zrobili mi specjalnie dla mnie i mówię przez maseczkę, nie wiedzieć czemu. Słuchajcie, to się je smażoną w tym gorkim tłuszczu pizzę. Miałam trudną rozmowę z panią, która obsługiwała i to smakuje po prostu jak, ja nie wiem nawet co, jak pączek, bo to jest smażone. W środku mamy jakąś zieleninę, mamy oliwki, zazwyczaj jest w środku tuna sera, ale naprawdę jest to ciekawostka. Dobra, ale to nie ubywa, nie? Miałam pomidorów. A teraz idziemy na kolejkę, po tym jak się zjadło słonego pączka. Jesteśmy właśnie, słuchajcie, na Vomero, czyli jest to dzielnica na wzgórzu, przepiękna, ponoć z rezydencjami, zupełnie ma inny klimat. No i też jest złota godzina, więc oczy jeszcze nie ma, ale już jest tak miło, jest wietrzyk, jest tak popołudniowo i tutaj jest piękny zamek, który widzieliście, a my się przechadzamy. Wow, pomyśleć, że ktoś ma tutaj dom, albo chociaż dom lepiej. Wow, czy wy to widzicie? OMG. Wow. Dotarliśmy do końca, dalej się nie da przejść, ale było warto i nie mogę uwierzyć, że ktoś tutaj naprawdę ma swój dom letniskowy, otwiera rano to okiennicę, wychodzi na ten taras i ma ten widok. Dolce vita. To jest mój styl kamienicy. Kocham taki... A to jest hotel. No ale to nadal jest kamienica. No, wiem. Pięknie. Kochani, najwyższy czas zakończyć tego vloga, bo jest tak pięknie i jesteśmy w tak wspaniałych okolicznościach przyrody, że myślę, że pora postawić kropkę. Dziękuję Wam za oglądanie tego neapolitańskiego urodzinowego vloga. Jest cudowna złota godzina, my idziemy na ostatnią kolację, którą chyba Wam jeszcze pokażę, ale zobaczymy się już za tydzień w kolejnym filmie. Arrivederci! Zobaczcie. Wspaniale. Jak pięknie. Proszę Państwa, no nie mogę Wam tego nie pokazać. Mieszana sałatka z raju, karczochy, grillowane warzywa, grzybki i tak można żyć. Tak trzeba żyć.